Proszę Państwa, ja znów chciałem się troszeczkę odezwać, przypomnieć w najnowszych sprawach, w najnowszych wydarzeniach, co się dzieje w świecie i w naszej ojczyźnie. Dzisiejsze Święto Narodowe Ukrainy, tudzież defilada w Kijowie, a także kontrdefilada w Doniecku oraz wczorajsza wizyta pani Merkel w Kijowie i to w rocznicę chyba 75. paktu Ribbentrop-Mołotow, a nie dzisiaj w dniu właśnie Święta Narodowego Ukrainy, daje jak najgorsze sygnały i domniemania. Czy to jest taki zupełny przypadek, że pani Angela nie wzięła pod uwagę, że wczoraj było właśnie ta rocznica układu Ribbentrop-Mołotow? Czy ktoś tak celowo wykombinował? I o co chodzi w ogóle z Ukrainą, z Polską, ze światem? Wydaje się, że ta teoria, że według masonerii Ameryce została przydzielona rola głównego żandarma świata, a Niemcom dominację i jak gdyby pilnowanie Europy, wydaje się sprawdzać. Tym bardziej, że niektórzy uważają Jaceniuka niemal za agenta niemieckiego, przynajmniej niemieckiego wpływu. No i widzimy, że Niemcy silnie ingerują w sprawy ukraińskie, jakby je dalej potoczyć. Niektórzy nawet domniemywają, że dogadali się z Rosją na temat rozbioru Ukrainy czy podziału wpływów, na przykład wzdłuż linii Dniepru, tak jak to było po potopie i nieudanej ugodzie chadziackiej, kiedy lewobrzeżna Ukraina przypadła Rosji, a prawobrzeżna została dalej przy Polsce. Ale czy takie rozbieranie, udzielanie, rozdzielanie wpływów nie są jak najgorszym momentem? Wielu twierdzi, że kwestia paktu Ribbentrop-Mołotow nie poszła całkiem w zapomnienie, że Polska też może niestety być prędzej czy później rozebrana. Niektórzy twierdzą, że będzie to jak gdyby podział wzdłuż linii Wisły, na zachód dla Niemiec, na wschód dla Rosji. Ale ja się bardziej obawiam wersji takiej, że Ukraina w dużym stopniu schołdowana przez Niemcy, razem z Niemcami i zaprawiona w boju przez walkę z separatystami, może szantażować Polskę i dążyć do odebrania ziem południowo-wschodnich Rzeczpospolitej, do której przecież od dawna banderowcy zgłaszają wszelakie pretensje. Oczywiście nie można wykluczyć też rozbioru niemiecko-rosyjskiego, ale w obecnej sytuacji, kiedy przecież de facto ta cała rewolucja Majdan był zorganizowany przez Zachód, a zwłaszcza przez Amerykę i różnych agentów, to wydaje się, że Zachód, a zwłaszcza masoneria, miała gotowy plan. Zresztą znakomicie książka Pułapka Gender znakomicie
udowadnia, jakie są plany i kombinacje w zakresie doprowadzania krajów do pełnej destabilizacji, kryzysu i zniszczenia, żeby potem mógł się objawić pseudo-wybawca, najlepiej oczywiście antychryst lub jakiś silny władca namaszczony przez masonerię, który wprowadzi tak zwaną normalizację, czyli porządek, czyli de facto dyktaturę masońską na czele właśnie z tym gender. Ja dlatego jestem skłonny się bardziej obawiać rozbioru nie tylko Ukrainy, ale i Polski przez Niemcy z pomocą ewentualnie Ukraińców, gdyż za aferą, awanturą na Ukrainie według mnie stoi nie tyle Rosja, co właśnie Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Niemcy, NATO, które dążą do okrążania, osłabiania Rosji, oczywiście też Chin i innych krajów, żeby być jedynym rządcą świata, żeby móc narzucać swoje masońskie, pseudodemokratyczne, ponoć wolnorynkowe, co gówno prawda, zasady celem całkowitego zniewolenia, ogłupienia i przygotowania nadejścia czasów antychrysta. A Putin, który być może też jest związany z jakąś masonerią, ale sądzę, że własną, przynajmniej jak na razie, zdecydowanie sprzeciwia się gender, walczy z nią, walczy o uratowanie Rosji przed chaosem i uważam, że się chce go sprowokować do wojny, że wiele sił masońskich i szatańskich dąży do wywołania III wojny światowej, którą, jak zauważył niedawno również papież Franciszek, już jak gdyby toczy się od dawna na raty. Jeden mój znajomy, pan Karol, twierdził już wiele lat temu, że III wojna światowa zaczęła się na raty już od pierwszej wojny w Zatoce i od, moim zdaniem, bandyckiej interwencji Zachodu w Jugosławii, gdzie właśnie matecznik serbski, opanowany przez rozrodczość przez islamistów, odebrano Serbom i Jugosławii i po prostu założono pseudopaństewko mafijne Kosowo. A na wschodniej Ukrainie nie pozwala się przytłaczającej większości rosyjskiej stanowić o sobie. Po prostu kolejny przykład natowskiej, amerykańskiej, zachodniej, zachodniego faryzeizmu i masońskiego spisku. A przecież Zachód, masoneria chce i światowy kapitał chce narzucić Polsce gender, pełną demoralizację i do reszty nas wykupić, a potem tylko się formalnie przesunie granice. Zresztą wiele przepowiedni mówi o tym, że zagrożona jest nawet formalna niepodległość Polski, bo o prawdziwej niepodległości to już od dawna nie możemy mówić. Niestety i do tego ugłupienia narodu się i częściowo Kościół przyczynił, a teraz nie chce w pełni naprawić, nie dokonując intronizacji Chrystusa Króla. A przecież grozi nam wojna światowa, a przynajmniej wojna tutaj w Europie Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej. A jak my jesteśmy przygotowani? Jakie mamy siły zbrojne? Jakie mamy społeczeństwo, etc.? Jedyną nadzieją, że nie dojdzie do rozbioru Polski, a prędzej do rozbioru, prędzej czy później Ukrainy, jest to, że w Polsce dokona się w końcu intronizacja Chrystusa Króla, będzie dalej trwała krucjata różańcowa za ojczyznę, a poza tym, że Matka Boska Częstochowska, podobnie także Matka Boska Łaskawa i Ostrobramska, jest królową korony polskiej, a do korony polskiej należała również onegdaj i cała Ukraina, jeszcze za Jana Kazimierza, zanim nastąpił podział Ukrainy między
Polską a Rosją, została Matka Boska królową korony polskiej. Więc de facto, jak gdyby de jure, Polsce pod opieką Matki Boskiej należy się również Ukraina, a przynajmniej znacząca część. Ja się obawiam, że te przepowiednie, które mówią o tym, że naród na południe czy na południowy wschód od Polski prawie że wyginie w najbliższej awanturze wojennej czy światowej, wydaje się dotyczyć nie tyle Czech czy Słowacji, ale raczej Ukrainy. Bo już widzimy, co się tam wyprawia i co tam może być. Ten spisek przeciwko Janukowiczowi, przecież to był ordynarny zamach stanu za amerykańskie pieniądze i różnych agentów wpływu, doprowadzi do zupełnej degrengolady, zniszczenia, a w ostateczności może i rozbioru Ukrainy. Zachód chciałby z Ukrainy, Polski i innych krajów zrobić sobie mięso armatnie do walki z braćmi Słowianami i Rosjanami i narzucenia światu masońskiego, genderowego porządku. Więc tylko musimy się modlić, nie ulegać głupiej propagandzie, uważać, żeby nie nastąpiła wojna światowa, a przynajmniej u nas, a jeżeli dojdzie do rozpadu Ukrainy, to my powinniśmy przynajmniej swoją część razem z Węgrami, Rumunią, tam Słowacją wyciągnąć rękę, bo i tak tam może być tak źle, że mogą nawet sami nas poprosić o opiekę. A z drugiej strony musimy uważać, żeby Niemcy z Ukraińcami, a ewentualnie i Rosja, nie przyczyniły się do naszego upadku i rozbioru. W Bogu nadzieja, w mądrości, w działaniu, w przebudzeniu narodu. I uważajmy na Ukraińców, banderowców, którzy mają pretensje terytorialne do nas i na zakusy Niemców, a zwłaszcza spisek masonerii i gender. I jeszcze raz polecam książkę Pułapka Gender, w której są podane te wszystkie etapy, jak się niszczy, rozbiera kraje i przygotowuje na przyjście Antychrysta. Więc ora et labora. Amen.